Znajdujemy się w miejscu, które stwarza ogromne możliwości amatorom sportów na dwóch kółkach, ponieważ szlak kościółków drewnianych wokół Kluczborka to jest szczególna atrakcja. Zapraszamy na wycieczkę. I uczestnicy wycieczki już się do niej przygotowują. Jest z nami Agnieszka, Maciek i Tomek. Witam Was. Rowery też widzę, już mamy wypożyczone i możemy wyruszać na trasę. To ile kilometrów ścieżek rowerowych macie tutaj? Dużo, jak na taką gminę to dużo, bo 120 kilometrów. Więc każdy może wybrać coś dla siebie. Tak, aby można było aktywnie odpocząć, a przy tym coś zobaczyć. Dojechaliśmy do Ligoty Górnej, znajdujemy się na cmentarzu. Widzimy kaplicę cmentarną drewnianą. Taką ciekawostką jest, że została przesunięta o 10-15 metrów. No i takie podobne ciekawostki można właśnie wyczytać w folderze, który opowiada o całym szlaku kościółków drewnianych zarówno w powiecie kluczborskim, jak i oleckim. Polecamy wędrówki, szczególnie takie wędrówki, przy których trzeba się trochę napocić, no i poznać okolice, w jakiej żyjemy. Takich pięknych miejsc macie wiele tutaj w okolicach Kluczborka. Szlak kościółków drewnianych, no i kościół w Maciejowie. Tak, jeden z najmniejszych tutaj u nas w powiecie kluczborskim. On został wybudowany w połowie XV wieku. Natomiast jeszcze jest historia związana z samymi dzwonami, ponieważ one zostały przetopione na sprzęt podczas II wojny światowej przez Niemców. Tak. Słyszałem, że armaty nawet powstały. Tak, zostały zarekwirowane, zostały się tylko serca tych dzwonów, które są do tej pory tutaj w kościele. Szczęść Boże, trzeba przyznać, że przepięknie zachowany obiekt. Jest to jedna z najstarszych świątyń, jedna z pierwszych, wybudowanych w XVI wieku na tym terenie. Początki tej świątyni, w zasadzie parafii, sięgają drugiej połowy XIII wieku. W tej świątyni największym skarbem jest przede wszystkim tryptyk. Tryptyk gotycki, który właśnie pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. Żaden sport nie daje takiego odpoczynku, który łączy w sobie zwiedzanie, ruch, a rower akurat ma to do siebie, że przyjemny, spożyteczny. O, witam was, widzę, zmęczeni jesteście bardzo. Tak, jesteśmy zmęczeni, ale jak pan widzi, daliśmy radę, wróciliśmy, oddaliśmy rowery, no ale widzimy, że też są inne możliwości wypoczynku tutaj u was. Bąków słynie z tego, że jest to bardzo przyjemne miejsce, zaciszne, można tutaj doskonale odpocząć. Jest basen, jest też mniejszy basen, brodzik dla dzieci. Oprócz tego mamy tutaj zbiornik 3-hektarowy. Mamy również park linowy, gdzie można sobie pochodzić, powisieć, popatrzeć na to wszystko z góry. Czyli odpoczywamy sobie teraz po tej długiej wędrówce. Ja może za chwilę do basenu, ale lepiej, żeby Państwo tego nie widzieli. Do zobaczenia i pozdrawiam.